Cześć, jestem Witek i witam Was na kanale podlewane.pl. Dzisiaj pokażę Wam 5 najciekawszych iglaków na pniu. Zapraszam do oglądania. Co to w ogóle znaczy, że roślina została zaszczepiona na pniu? Oznacza to dla nas tyle, że szlachetna odmiana, w tym przypadku sosny, została zaszczepiona na danej wysokości. Dokładnie o tutaj. Rosnąć w tym przypadku będzie nam jedynie korona rośliny. Pień nie będzie nam się już wydłużał, więc już na etapie zakupu rośliny powinniśmy zwrócić uwagę, czy wysokość ta nam odpowiada, ponieważ pień ten już nie będzie się wydłużał. Roślina już na takiej wysokości zostanie. Zwykle sadzonki, jakie będziecie mogli zakupić, będą sprzedawane w donicy, tak jak tutaj, więc powinniśmy zwrócić uwagę, że ta roślinka jeszcze 15 cm wejdzie nam w ziemię, więc wysokość jej powinniśmy mierzyć zawsze od góry doniczki. Zwykle na pniu zaszczepione są ciekawe odmiany o jakichś nietypowych cechach, ale czy Was zaciekawią? Spójrzcie sami, zapraszam. Sosna wyjmutka Green Twist. Wydaje mi się, że nikt nie przejdzie koło niej obojętnie za sprawą niesamowicie pokręconych igiełek. Można powiedzieć nawet, że tworzą one nietypowe loki. Roślina nie ma dużych wymagań glebowych, wymaga gleby lekkiej, przepuszczalnej i stanowiska słonecznego, w najgorszym wypadku półcienistego. Nie wymaga cięcia i jest w 100% mrozoodporna. Jej korona dorastać będzie do około 50 cm, tworząc ładną, zwartą kuleczkę. Polecana jest do małych ogrodów, do ogrodów japońskich oraz na skalniaki. Chodźcie teraz ze mną, pokażę Wam następną roślinkę. Następna ciekawostka to świerk pospolity meduza. Jest to karłowa odmiana świerka, która charakteryzuje się zieloną igiełką, ale nie to jest jej głównym walorem. Jej głównym walorem są niesamowicie czerwone szyszki pojawiające się wiosną na końcach pędów. Trzeba przyznać, że wczesną wiosną wygląda to naprawdę zjawiskowo. Jak na tak małą roślinę, bo dorastającą do 50 cm, szyszki są niezwykle duże i intensywnie czerwone. Tak jak większość iglaków na pniu, nie ma specjalnych wymagań i nie jest ciężka w uprawie. Najlepiej posadzić ją w stanowisku słonecznym. Gleba, jaką powinniśmy do niej zastosować, to gleba lekko kwaśna, przepuszczalna. Nie lubi ona zbyt dużej ilości wody. Chodźcie zobaczyć następną ciekawostkę. Następną ciekawą odmianą jest sosna kosodrzewina Varella. Charakteryzują niezwykle zwarty, kulisty pokrój. I uwierzcie mi, że to nie jest tak, że ktoś tu stał i ją przycinał. Ona naprawdę rośnie w taką idealną kuleczkę sama, bez przycinania. Igiełki są ciemnozielone, bardzo długie, bo nawet do 10 cm. Ciekawie wygląda również wiosną, gdy na roślinie pojawiają się młode przyrosty, z których wyrastają świeże, malutkie igiełki. Zobaczyć wtedy możemy, że młode igiełki są krótsze od starych i na roślinie mamy dwie długości igieł. Średnica korony, jaką osiągnie po 10 latach, to około 70 cm. Tak jak u poprzednich roślinek, nie ma specjalnych wymagań glebowych. Wystarczy jej stanowisko słoneczne i lekko kwaśna gleba, by zdobić pięknie nasz ogród. Mam dla Was jeszcze jedną ciekawostkę. Chodźcie ze mną. Teraz sosna Schwerina Wiethorst. Odmianę tą kojarzyć możecie zaszczepioną nisko. Przyjmuje ona wtedy pokrój choineczki, ale zaszczepiona na pniu wygląda bardziej jak kuleczko. Niezwykle miękka i delikatna, przewieszająca się igiełka. Ale do jednych z jej walorów należą również bardzo duże szyszki. Nie lubi dużej ilości wody i wymaga stanowiska słonecznego. Polecana jest do niewielkich ogrodów, na ekspozycyjne miejsca. Czas na ostatnią roślinkę w naszym zestawieniu. Jest to świerk pospolity White Strawberry. Cechuje się zwartym, płaskokulistym pokrojem. White Strawberry to po angielsku poziomka. I nazwa ta nawiązuje do jej szyszeczek przypominających poziomki. Co przemawia na korzyść tej odmiany, szyszki utrzymują się niezwykle długo, dłużej niż w przypadku odmiany Push. Dorasta do około 50 cm szerokości i około 40 cm wysokości. Ruje glebę lekko kwaśną i stanowiska słoneczne. Nie jest specjalnie trudna w uprawie. Polecana jest do miejsc eksponowanych, reprezentacyjnych. Wszystkie rośliny, które Wam pokazałem, cechuje bardzo duża mrozoodporność i można je uprawiać nawet w donicach, nie chowając ich na zimę. Uprawiając je jednak w donicy, powinniście zwrócić uwagę, czy donica ma odprowadzenie wody, ponieważ rośliny iglaste szczepione nie przepadają za zbyt dużą ilością wody. Dlatego zapewnijcie, by posadzone w donicy miały odprowadzenie wody i zrobiony odpowiedni drenaż. Drenaż taki powinien wyglądać na wsypaniu na dół donicy około 2 lub 3 cm kamienia lub keramzytu i dopiero później zasadzenia rośliny w ziemię. Mam nadzieję, że to zestawienie Wam się podobało. Wszystkie ważniejsze informacje znajdziecie na dole w opisie filmu. Ja na dzisiaj się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnych filmach.